problemami biznesowego świata! Być może nie nadaję się do tego i nie stanę się biznesową księżniczką. Nie poddawaj się. Po prostu potrzebujesz odrobiny praktyki. Odrobina praktyki. Kciuki! Tak, jestem spełnioną biznesową księżniczką. Jak leci, kolego? Zdaje się, że masz coś z lewym uszkiem. Może chciałbyś wejść w posiadanie pudełka z ciastkami? Widzieliście? Udało mi się je sprzedać! Juhu, tak to się robi! Świetna robota! Wiedziałam, że dasz radę. Skoro wreszcie udało mi się sprzedać jedno pudełko, to może uda mi się sprzedać całą resztę. 3 tygodnie później. Gwiazdka Industries. Macie mnie posłuchać, słuchać! Zamknij usta i otwórz na mnie swoje oczy! Nie obchodzi mnie, że rząd postanowił zbadać moje etycznie poprawne praktyki biznesowe. Macie tam iść i sprzedać te ciasteczka, bo was pozwala! Gwiazdko, masz chwilę? Oczywiście. Macie dokładnie 1 minutę. Tęsknimy za dawną gwiazdką. Właśnie! Za uroczą skautką, której rząd przez cały czas nie przesłuchuje. Poza tym podniosłaś ceny ciastek w zielonym pudełku. Już nas na nie nie stać. Owszem, to dzięki nim stworzyłam całe to imperium. Skupienie uwagi rynku na zielonych ciasteczkach i podwojenie ceny. A teraz wasze desperackie błagania uświadomiły mi, że mogę nawet potroić cenę zielonych ciasteczek. Dziewczyno, kompletnie oszalałaś! Musisz podjąć decyzję, Gwiazdko. My czy ciasteczkowe imperium? Całe szczęście teraz potrafię szybko podejmować decyzje. Jest taka zdecydowana. Kontakt wzrokowy jest zbyt potężny! Przestań świdrować mnie wzrokiem! Czy to jest twoja karta? Magia! To już koniec! Jeśli mnie puścisz, to podzielę się z tobą legalną informacją giełdową. Jakie będę miał z tego korzyści? Nikt nie powstrzyma spełnionej biznesowej księżniczki! Nie chciałem tego robić, ale trzeba w końcu pokruszyć te ciasta!